wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic. Zy fali huczącej, nieopartej, o tę czołę pnie. Ale wiele jest zy fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa. I tą światłością po liściach nieosrebrzonych tnie. Więc w tej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. I się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Byśmy przyszli do kościoła króla. W Domu Kultury. Dzisiaj po raz 19 już odbywają się powiatowe gdańskie spotkania z poezją i pieśnią maryjną poświęcone pamięci świętego Jana Pawła II. W sumie mamy 10 występów, ale tak naprawdę jeżeli zliczymy wszystkich uczestników, to jest ponad 80 osób. Mamy uczestników z Kodnia, z Tuliłowa, z Łoma, z Terespola, z Włodawy. Nie ma podziału na kategorie wiekowe, mogą występować wszyscy, a w tym roku występują zarówno soliści, mieliśmy trio przed kilkoma minutami, ale także występują chóry, schole, a także zespoły śpiewacze. Organizatorzy, czyli Starostwo Powiatu Bialskiego, Gmina Kodeń oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, starają się wręczać nagrody jedyne i niepowtarzalne. W tym roku uczestnicy otrzymali specjalnie wykonane na nasze zamówienie anioły, a także albumy o Matce Boskiej Częstochowskiej. A obecność Matki Boskiej Częstochowskiej jest nieprzypadkowa. Z jednej strony nasza impreza poświęcona jest poezji i pieśni maryjnej, ale warto nawiązać do historii, która mówi o tym, iż obraz naszej Matki Bożej Kodeńskiej przez ponad 50 lat znajdował się na Jasnej Górze. W 1927 roku powrócił do Kodnia, więc poniekąd jesteśmy, że tak powiem, związani także z Częstochową. Spotkania odbywają się już po raz 19, czyli 19 lat temu miała miejsce pierwsza edycja. Pomysłodawcą była ówczesna pani dyrektor Domu Kultury, czyli pani Agnieszka Nowacka. Impreza początkowo nawiązywała tylko do poezji i pieśni maryjnej, a później po śmierci naszego papieża Polaka została także poświęcona jego pamięci. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się mszą świętą o godzinie 10, która odbyła się na Kodeńskiej Kalwarii. Po mszy świętej podeszliśmy pod pomnik Jana Pawła II, który znajduje się na wspomnianej wcześniej Kalwarii. Złożyliśmy tam kwiaty, zapaliliśmy znicze. Ojciec proboszcz zmówił krótką modlitwę. No i potem przybyliśmy tutaj do Domu Kultury właśnie na występy. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom. Poziom jak co roku jest bardzo wysoki, także bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim przybyłym i cieszymy się, że nasze wydarzenie spotyka się rokrocznie z dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko osób, które chciałyby się zaprezentować na scenie, ale także mamy sporo widzów. Także dziękuję wszystkim i zapraszam na przyszły rok. Uwielbiam Cię, siano wonne, bo nie znajduję w Tobie dumy dojrzałych chłosów. Uwielbiam Cię, siano, któreś tuliło w sobie dziecinę bosą. Uwielbiam Cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi w Twoich opadłych liściach. Uwielbiam Cię, drzewo, boś kryło jego barki w krwawych okiściach. Uwielbiam Cię, blade światło cennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka, podpływając do naszego brzegu tajemną ścieżką.